W tej lekcji stworzymy sobie taki efekt. Oczywiście będzie to bardzo proste wykonanie. Na początek dodajemy sobie warstwę dopasowania kolor kryjący i ustawiamy sobie taki kolor. Zmieniamy tryb tej warstwy na ekran i zmniejszamy krycie do około 20%. I jeszcze jedna warstwa z kolorem kryjącym. Tym razem ustawiamy taki kolor. Zmieniamy tryb tej warstwy na pomnóż i tutaj efekt jest zbyt mocny, dlatego również zmniejszamy sobie krycie. Dodajemy do nowej grupy, by zobaczyć efekt przed i po edycji.